Cześć, jesteśmy Asia i Olek. Chcemy was zabrać na spacer. Do lasu. Ale to nie będzie zwykły spacer. Będziemy słuchać siebie i lasu. Będziemy oddychać pełną piersią i świeżym powietrzem. Będziemy się relaksować i... Zresztą sami zobaczycie. Zapraszamy na nasz nietypowy spacer. Żebyśmy mogli w pełni wykorzystać drzemiący w nas potencjał, proponujemy rozgrzać nasze ciała. W lesie mamy możliwość wykorzystania nieograniczonej przestrzeni. Możemy przede wszystkim biegać, robić przysiady, pompki. Wykorzystajmy do tego drzewa, jest ich tak dużo. Rozgrzejmy nasze ręce, powyciągajmy je w różnych kierunkach. Poczujmy nasze ciało, niech ono nas słucha i robi to, co mu nakażemy. Słyszysz? Nie, a co mam słyszeć? No właśnie to, czego nie słychać. Chodzi o to, że często pędzimy przed siebie i słyszymy zaledwie parę procent z tego, co nas otacza. A wystarczy zatrzymać się na parę minut, skupić, użyć swojej wyobraźni. No tak, przecież wszyscy ją mamy. Zamknij oczy, skup się na sobie, na nogach, które stoją na ziemi. Na brzuchu, rękach, głowie, twarzy. Wsłuchaj się w to, co jest najbliżej ciebie. Możesz się delikatnie poruszyć. Wtedy pewnie usłyszysz jakiś szelest pod nogami. Może usłyszysz, jak obok ciebie spada z drzewa liść. Daj sobie chwilkę. Teraz postaraj się przenieść swój słuch trochę dalej niż twoje najbliższe otoczenie. Czy gdzieś niedaleko śpiewa ptak? Może zwierzaki leśne wydają jakieś dźwięki? Nie spiesz się. Bardzo powoli przenoś skupienie najdalej, jak potrafisz. Czy uda ci się usłyszeć ulicę albo dźwięki najbliższego miasta? Postaraj się to wszystko usłyszeć. Powoli wracaj do siebie, do najbliższego otoczenia, do swojego ciała, które spokojnie oddycha. Okej, jesteśmy rozgrzani i rozluźnieni. Wykorzystajmy więc to, co daje nam las. Świeże powietrze. Możliwość oddychania pełną piersią. Zróbmy kilka prostych ćwiczeń oddechowych. Może tak jak my znajdziecie do tego jakieś ciekawe miejsce? Weźcie głęboki wdech przez nos. Niech pomogą wam w tym ręce. Poczujcie, jak czyste, pachnące powietrze wypełnia całe wasze ciała. Wypuszczając powoli powietrze przez usta, wypuszczajcie również wszystkie wasze troski, małe i większe problemy. Powtórzcie czynność kilka razy. Kończąc nasze ćwiczenia, zwiększmy intensywność oddechów. Połóżcie ręce na brzuchu. Weźcie szybki, głęboki wdech i równie szybko go wypuśćcie. Możecie wypuszczać powietrze po trochu, ale bardzo energicznie. Nie róbcie tego jednak zbyt długo, bo może wam się zakręcić w głowie. Ziewnijcie, przeciągnijcie się, rozciągnijcie całe ciała i z uśmiechem na ustach kontynuujcie spacer po lesie albo wracajcie do domu. A będąc w lesie, jak zobaczycie jakieś śmieci, weźcie je ze sobą i wyrzućcie do najbliższego śmietnika. To nic nie kosztuje, a znaczy bardzo wiele dla naszej planety. Dziękujemy, że obejrzeliście nasz film i mamy nadzieję, że wykorzystacie nasze rady podczas najbliższego spaceru po lesie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo. Pozdrawiają was Asia i Olek.